jest gaduła taka straszna, Paweł. Lubię z nim rozmawiać, bo zawsze mówi coś, że coś chce zrobić, że coś musi, a ja lubię ludzi z pasją. Bardzo dużo czytał książek, dużo pisał, lubił dziewczyny, oczywiście dziewczyny jego lubiły, to wiadomo. Dużo dziewczyn przychodziło do nas do domu, hej, cześć, Basia, Kasia i tak dalej. Dziewczyny z klasy pomagały mu w odrabianiu lekcji, na przykład matematyki czy fizyki, a on był szczwany lis, wiedziała się ustawić. Z tymi dziewczynami oczywiście. Paweł jest takim wolnym duchem trochę i myślę, że będzie mu ciężko zagrzeć miejsce w jednym związku stałym, bo on po prostu żyje gdzieś tam w swoim świecie i to jest też piękne w nim. Myślę sobie, że każdy powinien też żyć po swojemu i tak, żeby był szczęśliwy. Nie rezygnuje z brania od życia wszystkiego, co jest możliwe, żeby wykorzystać szansę. Pójście na całość jest chyba bardziej charakterystyczne dla Pawła. Myśli pan, że powoli nadchodzi ten czas, żeby gdzieś zapuścić korzenie tak na stałe, osiąść? Ja myślę, że kwestia wieku, bo za rok będę miał 50 lat, sam w to nie wierzę, co mówię, kiedy, co się stało w ciągu z tych ostatnich 20 lat, gdzie się podziało te 20 lat. To jest przede wszystkim odważne spojrzenie sobie w oczy i powiedzenie, co zostało w życiu dobrze zrobione, a co nie. Co można poprawić, a co nie. I czego jeszcze oczekuję od życia, albo czego oczekuje życie ode mnie. Zwariowałaś? Co ty zabić chcesz mnie? Proszę. Ma pan jakiś dowód osobisty? Poproszę. Jak ty teraz wyglądasz? Wygolili ci głowę? Świadkowie twierdzą, że nie tylko głowę. Panie, pyta pana ktoś o coś? Pan Jarosław Psikutas. Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. O Jezu. Zrozumiałem, że nie ma pomysłu na mnie w Polsce, tak? Że jestem szufladkowany i że nie ma tego zainteresowania ze strony rynku. No i to mniej więcej trwa tak już od roku 2004 do 2019, więc to jest ponad 15 lat. Ale ja nie siedzę na ławce rezerwowej, tylko robię swoje. To jeszcze raz pokazuje, że moment taki kryzysowy i takiego poczucia załamania, że na przykład kariera się załamuje, nie oznacza, że to jest koniec meczu. Może bitwę przegrałeś, ale wojnę na pewno nie. Otoczyli nas. Pamiętam takie jedno bardzo dziwne, śmieszne spotkanie w Petersburgu, kiedy przyjechałem na zdjęcia próbne. Mamy dosłownie 15 minut. Nie mamy czasu na jakąś większą rozmowę. Tylko bardzo byśmy chcieli z tobą podpisać kontrakt, bo wierzymy w to, że razem z tobą możemy zrobić bardzo dobre filmy, oprócz tego, że zostaniesz naszą gwiazdą. I od razu faktycznie z tego spotkania wyjechałem z kontraktem na 3 filmy i byłem zagospodarowany przez następne w zasadzie 1,5 roku. I tak to poszło. No, tak to poszło od tego momentu tych filmów za ścianą wschodnią, bo to jest Ukraina, Białoruś i Rosja, jest ponad 60. Znaj Bóg, lubi Ciebie i On może oczyścić Ciebie swoim ogniem.